Cześć, bardzo mi przykro, że nie udało nam się spotkać na żywo, tak jak planowaliśmy, no ale taki mamy klimat epidemiologiczny. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, no jaki był plan e, spotkania. Mieliśmy rozmawiać o... Monitoringu radiacyjnym, czyli też o ochronie radiologicznej. Jest to mój temat od dawna, dlatego że pisałem pracę magisterską z ochrony radiologicznej, a potem pracowałem w laboratorium ochrony radiologicznej i właściwie od wielu lat się tym zajmuję. I chciałem tak, w telegraficznym skrócie, przedstawić takie główne wątki. Przede wszystkim, sama ta ochrona radiologiczna. Co to jest? No chodzi o to, żeby, jak nazwa wskazuje, chronić ludzi przed promieniowaniem, wtedy, kiedy mogłoby im zagrażać. Ta część po przecinku jest istotna, bo ona nie znaczy, żeby chronić ludzi zawsze, bo często nie ma po co kogokolwiek przed czymś chronić. To, to nam po prostu trzeba sobie przypomnieć, że mamy promieniowanie naturalne, promieniowanie tła, czyli cały czas każdy z nas jest, czy tego chce, czy nie, napromieniany. Przez promieniowanie kosmiczne, przez izotopy, które mamy w ścianach, w produktach codziennego użytku, w produktach spożywczych, w powietrzu, którym oddychamy, wszędzie tam są izotopy promieniotwórcze i cały czas dostajemy jakąś dawkę promieniowania, przy czym jest to totalnie nieistotne. W ramach ochrony radiologicznej upewniamy się tylko, że to jest naprawdę nieistotne, mierząc na przykład właśnie poziomy tła w różnych miejscach i patrząc, czy gdzieś nie ma jakiejś anomalii. Które się zdarzają, że u kogoś, na przykład, w powietrzu było 12 tysięcy razy więcej izotopu radonu 222, który jest w każdym powietrzu naturalnie obecny, ale akurat w takim miejscu postawił dom, że z Ziemi wychodziło go więcej i faktycznie to mogło być niebezpieczne. Więc prowadzimy pomiary, właśnie na przykład takie dla osób z ogółu ludności, ale również. No mamy osoby, które są zawodowo narażone na promieniowanie jonizujące. I też, jak byłem pracownikiem Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, no to też yy, nosiłem taką zawieszkę, dozymetr, żeby który mierzył, ile ja pochłaniam promieniowania. I jeśli w szpitalu mogliście zerknąć, że jeśli są lekarze, czyli technicy gdzieś przy okolicy właśnie aparatów rentgenowskich, czy tomograficznych, już nie mówiąc o medycynie nuklearnej, to noszą właśnie takie zawieszki. I te zawieszki to są detektory, najczęściej detektory termoluminescencyjne. Czyli takie małe pastylki z fluorkulitu są tam schowane. One do, Brzydko mówiąc, chłoną promieniowanie, potem jak ja się podgrzeje, one zaczynają świecić, a z intensywności tego świecenia możemy wywnioskować, jaką ktoś pochłonął dawkę. No i patrzymy, czy jest zgodnie z normą, w sensie, czy jest zgodnie z ustawą, yy, czy nie. Czy ta osoba jest bezpieczna, czy jednak doszło do jakiegoś wypadku, albo czy generalnie no, procedury i BHP pracy w tym zakładzie są yy, do ulepszenia. Yy, więc pr prowadzimy wszystkie te yy, pomiary. Yy, no i Dlaczego to jest taka ciekawa historia i fajna dziedzina? E, dlatego, że ona jest strasznie interdyscyplinarna. No bo z jednej strony no, mamy taką twardą fizykę, no, że mamy promieniowanie jonizujące, że mamy oddziaływania, no, że mamy no, no, taką, no, taką twardą fizykę jądrową, te łańcuchy rozpadów, energię izotopów itd., itd. Ale druga rzecz to jest taka rzecz już radiobiologiczna, e, czyli. E, co z tym organizmem, co z żywą tkanką się dzieje w momencie, kiedy oddziałuje z promieniowaniem, i to zarówno w takiej skali y, bardzo mikro, takiej biochemicznej, jak y, foton wybija elektron i rozrywa się wiązanie DNA, po taką skalę już medyczną, czyli jakie to daje objawy y, typu właśnie łuszczenie skóry, albo nowotwory, albo y, wymioty, albo y, cokolwiek innego. Więc y, mamy już. No, Chorobę popromienną, na przykład, albo nowotwory, a stąd, jeśli już mówimy o nowotworach, to już przechodzimy w epidemiologię, bo żeby powiedzieć, czy ten konkretny nowotwór był spowodowany promieniowaniem, czy nie, no, musimy właśnie zajrzeć w dane epidemiologiczne i dopiero rozwikłać zagadkę, no bo normalnie ludzie chorują na nowotwory. Pytanie, co było powodem? Jeśli. Pół zdarzenie sprzed 5 czy 10 lat, no to jak wstecz odtworzyć, że to było akurat ta cząstka promieniowania kosmicznego, a nie akurat ten zapalony papieros? Więc no, nie można tego rozwikłać inaczej niż epi epidemiologicznie. Yy, I do tego, czyli do wątku fizycznego, biologicznego, medycznego, jeszcze dochodzi wątek taki. Czysto inżynieryjny. No, mamy kupę aparatury, mnóstwo sprzętu, mamy dozymetry, spektrometry, mamy no, poważne laboratoria, które się, się tym zajmują i musimy znać ich konstrukcję, jeśli nie konstruować sami. I bardzo fajnie te wszystkie dziedziny współgrają. Ale jest jeszcze jedna dziedzina, która w tę ochronę radiologiczną jest uwikłana, i to jest psychologia. Dlatego że z wielu przyczyn historycznych. Akurat temu wyjątkowemu czynnikowi fizycznemu, jakim jest promieniowanie jonizujące, towarzyszy strach i towarzyszy panika. I dowolne doniesienie, na przykład o rosnącym ciśnieniu i temperaturze, nikogo nie emocjonuje, ale powiedzenie, że idzie nad Polskę radioaktywna chmura, nagle rozbudza nagłówki wszystkich mediów. Tylko, no wiecie, tak jak z tym ciśnieniem, to chyba jest istotne, o ile ono się zmienia. Czy o jedną milionową Paskala, i właściwie jest to poniżej możliwości pomiarowych, czy idzie tornado, idzie huragan? No i w przypadku ciśnienia jakoś o tym pamiętamy, ale w przypadku promieniowania nie. E, właśnie przez tak zwaną radiofobię, czyli taki nieuzasadniony, irracjonalny lęk przed e, promieniowaniem, e, dowolne doniesienie, że jest gdzieś coś skażonego, albo że jest wyciek promieniotwórczy, albo że idzie skażona chmura, e, zaczyna się panika zamiast podstawowego pytania. No dobrze, idzie chmura, ale co w tej chmurze jest? Po pierwsze, jaki izotop? No i ile go jest? No i fajnie jest, jeśli, że mamy sieć monitoringu radiacyjnego e, i mamy stacje e, badawcze i mamy laboratoria, które non-stop mierzą e, właśnie na przykład, ile mamy izotopów e, w, w powietrzu e, i możemy zobaczyć, no, że no, na przykład no, coś tam przyszło, e, nawet i z Fukushimy coś tam do nas dotarło, ale e, tysiące razy mniej niż to, co mamy w domach. W ramach promieniowania naturalnego. Um, więc całe moje wystąpienie miało być. Um... Uspokajające, żeby w tym sensie, żeby pokazać, e, że mamy laboratoria, że mamy sieć monitoringu, że, że wiemy, co robimy. I taka informacyjna, żeby pokazać, ile macie na przykład właśnie uranu e, 238 w marchewkach, a ile macie toru 232 e, w ścianach domów, a ile macie Radonu 222 w powietrzu, którym oddychacie, bo pokazując te liczby. I porównując je na przykład z dawkami, ile dostajecie dawki w trakcie na przykład prześwietlenia rentgenowskiego, yy, dopiero mając takie informacje, możemy rzetelnie ocenić informacje z mediów, że a, no właśnie, że jakaś tam dramat się dzieje, bo 0001 bkrl na metr sześciennego 137 do nas przyleciało z pożarów w Czarnobylu. I dopiero widzicie, że jeśli to jest 100 tysięcy razy mniej niż to, co mamy normalnie w domach, hmm, to chyba faktycznie nie ma się yy, czym przejmować. Mam nadzieję, że uda się o, o wejść właśnie w szczegóły i y, pokazać konkretne liczby, y, mam nadzieję y, na żywo, ale kiedy, y, no to już niestety pytanie nie do mnie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.